Piotrowa instruktor SERE. Kurs SERE na poziomie B był przeznaczony dla żołnierzy mających wyjechać poza granice kraju. Obecnie jest to kurs przeznaczony dla wszystkich żołnierzy Wojska Polskiego. Głównym celem tego kursu jest nauczenie żołnierzy, jak działać według procedur opracowanych przez państwa NATO. Celem dodatkowym naszego kursu jest możliwość poznania przez żołnierzy swoich słabości, wyjście ze strefy komfortu, wzmocnienie swoich predyspozycji, poznanie swoich granic i ich przesunięcie. Uważam, że jest to bardzo interesujące szkolenie nie tylko dla żołnierzy, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z wojskiem, ale również dla starszych żołnierzy, mających już doświadczenie, a którym do tej pory brakowało szkolenia z metod przetrwania, survivalu, gdzie nie mogli sprawdzić swoich umiejętności, swojego sprzętu, sprzętu tak naprawdę, którym dysponuje wojsko. Myślę, że zobowiązanie każdego żołnierza w Wojsku Polskim do przejścia tego kursu jest świetnym sprawdzianem jego przydatności do dalszej służby. Starszy szeregowy specjalista Sebastian. Szeregowy Weronika. Starszy szeregowy specjalista Kamil. Szeregowy Konrad. Słyszałem o tym kursie dużo ciekawych rzeczy, rozwinąć swoje jakieś pasje, może później w przyszłości. Oraz kurs przetrwania w sumie, tak? Kiedy przyda mi się w późniejszym etapie szkolenia wojskowym. O kursie słyszałem to, że jest trudny, że instruktorzy bardzo dużo wymagają, ale generalnie fajne przeżycie. O tym kursie słyszałem, że jest to mocne wyzwanie dla siły charakteru, jak i dla siły samego człowieka, jak i głowy jego, czy jest w stanie sprostać w takich warunkach bez wody, znaczy z jej ograniczoną ilością, no i z ograniczoną ilością jedzenia, bez najprostszych potrzeb. Słyszałam o to, że jest dużym wyzwaniem i nie każdy przechodzi je z pozytywnym wynikiem. Oczekuję od tego kursu na pewno poprawienie swoich, jakby to powiedzieć, z mapą, pracy z mapą na mapie. Względem kursu oczekuję tego, że poprawię swoje prace przy mapie, jakieś prace manualne i że zaliczę go, tak? Moje oczekiwania względem kursu są takie, że chcę sprawdzić siebie, swoją granicę wytrzymałości, no i czy uda mi się wytrzymać w takich warunkach atmosferycznych z ograniczonymi zapasami. Chciałabym pokonać własne słabości. Obawy? No, jakie są warunki i widać? Temperatura przede wszystkim, tak? Że może być jednak trochę chłodno. Obawy to chyba warunki atmosferyczne, aczkolwiek one kształtują siłę charakteru, więc wydaje mi się, że to jest tylko na plus. Moje obawy są takie, że na zmęczeniu pod koniec kursu będą te zadania coraz trudniejsze i obawiam się, że nie podołam. Moje obawy to przede wszystkim lodowata woda, przeprawa przez rzekę, jeżeli taka będzie. No, raczej nic innego nie będzie mnie w stanie zaskoczyć. W terenie jesteśmy już drugą dobę. Spałam w pierwszą noc niecałą godzinę, dzisiaj w ciągu dnia z 20 minut. Kondycyjnie czuję się bardzo dobrze, ale momentami wiadomo, że warunki atmosferyczne wpływają też na nasz ogólny stan. Najgorsze są warunki atmosferyczne, no i zdecydowanie brak jedzenia i snu. Spałem przez te dwie doby około 4 godzin łącznie. Z dniem dzisiejszym sypianiem po drodze gdzieś na przystankach. Kondycyjnie czuję się dobrze. Myślałem, szczerze powiedziawszy, że ta pogoda mnie zajedzie. W szczególności po przekroczeniu przez rzekę. Ale chyba woda zimna zrobiła swoje, jest mi jeszcze lepiej niż było wcześniej.
psychicznie czuję się bardzo dobrze. Na pewno lepiej niż kondycyjnie. Aczkolwiek no, są pewne obawy, ale trzeba przejść do przodu już do końca i się nie zatrzymywać. Najgorsze? Wyjście z wody po przeprawie po rzece. Instruktorzy są bardzo w porządku, dokładni, no ale to tylko dla naszego dobra, żebyśmy mogli im więcej wynieść z tego wszystkiego. Na tą chwilę o kursie powiem to, że jeżeli ktoś chce się sprawdzić, postawić sobie jakieś wyzwanie psychiczne czy fizyczne, to na pewno tutaj coś znajdzie dla siebie, niezależnie od pory roku. Bardzo się cieszę, że udało mi się dobrnąć do końca i pokonać wszystkie swoje na pewno lęki, które występowały wcześniej, czyli zimna woda. No ale jakoś dało radę i jestem tutaj, gdzie jestem. Fizycznie czuję się wyczerpany, mało spałem, jest no, zmęczony, po prostu zmęczony. Czuję się bardzo zmęczona, ponieważ kurs jest naprawdę wycieńczający organizm, ale też czuję się bardzo szczęśliwa, że udało mi się dotrwać do końca. Co sprawiło mi największą trudność? Wejście do rzeki. Ale jak już wszedłem, to było na tyle gorąco, że trzeba było z niej szybko wychodzić. Największą trudnością dla mnie były te minusowe temperatury, brak jedzenia i brak snu. Cieszę się, że się udało to zrobić. Nie było to łatwe, natomiast nie chciałem się poddać i jestem z siebie dumny. No jestem naprawdę szczęśliwa z tego, że dotrwałam do końca i dumna. Jest to takie motywujące na przyszłość. Kurs oceniam bardzo dobrze. Podoba mi się merytoryczna praca instruktorów. To, że można było się wiele od nich nauczyć. No i przede wszystkim forma tego. Było to bardzo dobrze poprowadzone. Kurs, jak w mojej opinii, wspaniały. Generalnie chyba najlepszy kurs oprócz kursu czołgisty, na którym było mi dane być przez 6 lat mojej służby. Kurs oceniam bardzo dobrze. Został wykonany naprawdę w sposób bardzo profesjonalny. Osobom wybierającym się na taki kurs, czy to z przymusu, czy dobrowolnie, radziłabym mi z pozytywnym nastawieniem, bo naprawdę uczucia, które towarzyszą po zakończeniu tego kursu, są naprawdę bardzo motywujące na przyszłość. Co bym powiedział osobom, przed którymi taki kurs? Żeby postarały się nastawić psychicznie na to, co może nadejść, bo nie będzie łatwo, będzie mało spania, dużo chodzenia, więc to będzie mokro, dużo błota i różnych przeszkód, które nie są do końca ciekawe. Polecam ten kurs na pewno osobom, które będą chciały się sprawdzić fizycznie czy też psychicznie w różnych warunkach atmosferycznych, no i sprawdzić, na ile jest wytrzymałe ich ciało, jak i głowa. Jedno słowo w zasadzie, no, spróbujcie i tyle. Jeżeli będą jakieś trudne sytuacje, no ze wszystkiego da się wyjść, więc no głowa do góry i do przodu. Od siebie osobiście bardzo, bardzo polecam przyjść tutaj na serę. Na pewno fantastyczne przeżycie. Kurs przechodziłem w czerwcu 2023 roku. Chyba kurs oceniam bardzo pozytywnie, na pewno jak na tą ilość dni, przez co kurs jest raczej krótszy, należy do tych krótszych, to jest tam bardzo dużo napakowane wiedzy, którą trzeba przyjąć w krótkim okresie czasu, ale wiedzy ciekawej, na pewno praktycznej, szczególnie w wojsku. I ogólnie kurs bardzo mi się podobał. Najgorsze. Pamiętam, było na pewno dużo chwil, w których człowiek zastanawiał się, czy nie zrezygnować. Pamiętam gubienie nawigacji,
pamiętam chodzenie i próbę odnalezienia właściwie ścieżki w nocy, z mapą, z kompasem. Pamiętam zimne noce i potworne takie irytacje, którą człowiek czuł nie tylko na innych, ale też na siebie. A z tych dobrych, no to na pewno ta taka satysfakcja, która przychodzi, kiedy to się wszystko skończy. Na pewno zachęcam do tego kursu, bo jest to jednak takie, wydaje mi się, fajna przygoda, unikatowe przeżycie. Jakbym mógł, to poszedł drugi raz. Kurs miałam we wrześniu tego roku. Polecam kurs. To jest możliwość sprawdzenia się, sprawdzenia, jak się człowiek orientuje w terenie. Najgorsze w kursie to to, że nie wiesz, co cię spotka następnego dnia. Ale kurs jest bezpieczny. Słuchać instruktorów, patrzeć, czego tłumaczą i czerpać wiedzę. Polecam ten kurs. Jest bardzo ciekawy. Dużo rzeczy można się nauczyć. I poszłabym jeszcze raz, jakby była taka możliwość. Swój kurs ARB przechodziłem we wrześniu bieżącego roku. Kurs oceniam bardzo pozytywnie. Nauczyłem się na nim wielu ciekawych rzeczy. Były dla mnie nie tylko życiową przygodą, ale także cenną lekcją. Najgorsze podczas mojego kursu deficyt snu. Najlepsze, myślę, że satysfakcja po ukończeniu. Osoby, które zastanawiają się nad takim kursem, powinny bez wahania do niego podejść, gdyż z pewnością wyniosą z niego wiele rzeczy, szczególnie osoby, które na przykład starają się albo będą starały się do wojsk specjalnych. Ten kurs według mnie jest taką namiastką selekcji. Warto dobrze się przygotować. Według mnie dobre buty, ostry nóż, dobre krzesiwo to podstawa. Podpułkownik Marcin. Dowódca Bat. Kurs kończyłem od 11 do 18 listopada w warunkach zimowych tutaj na obiektach. Na pewno kurs jest bardzo dobry i myślę, że każdy żołnierz powinien taki kurs serę B przejść. Dlaczego? Dlatego, że uczy on podstawowych takich możliwości przetrwania, gdy się ma bardzo ograniczone siły i środki. To jest jedna na pewno z takich pozytywnych rzeczy. Na pewno utrudnieniem, pozytywną rzeczą było to, że robiliśmy to zimą, gdy była ta temperatura może nie aż bardzo wysoko ujemna, ale była ujemna i to sprawiało, że różnie ludzie reagowali i zachowywali się w takich warunkach. Mogę powiedzieć tylko jedną rzecz. Nie bać się i warto spróbować, i warto przejść ten kurs, ponieważ jest to naprawdę bogate doświadczenie, bogaty nowy bagaż doświadczeń i można to wykorzystać w każdej jednej, że tak powiem, sytuacji, z którą się możemy spotkać, czy na polu walki, czy na ćwiczeniach. Szereg rzeczy jest dla mnie, dużo rzeczy było nowych, z którymi myślałem, że już jestem zaznajomiony i obeznany. Niemniej jednak parę rzeczy, kilka rzeczy było takich, które warto było poznać, warto się było z nimi zapoznać i wdrożyć w codzienne życie. Kurs był dobrze przygotowany i instruktorzy też przychodzili i poprawiali, tak, te niedociągnięcia, z czego można było wyciągnąć sobie jakieś wnioski. Był czas na to, żeby sobie to poprawić. Za to mogę tylko powiedzieć, że to jest wielki, wielki, duży plus do tego koszyczka instruktorów. Polecam każdemu serę B. Naprawdę warta i gra świeczki i dobra, bardzo dobra przygoda. Polecam.